Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek o cenach. Jesteśmy, jak widzicie, z tyłu pod Lidlem. Dlaczego Lidl? Dlatego, że w Polsce też jest Lidl i będziecie sobie mogli łatwo porównać ceny tutaj i w Polsce. Ceny będą nie tylko z Lidla. Zobaczymy, jakie są ceny mieszkań, wynajęcie mieszkania, wynajęcie pokoju. Ceny samochodów. Spotykamy się zaraz w środku i pokażę. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów z nagrywaniem. Pokażę, jakie są ceny. Dobra, ja już jestem zamaskowany, jak widzicie, bo muszę. W Polsce chyba też musicie. Zobaczymy zaraz cenę. Tutaj zaczniemy od pieczywa. O, zwykłe bułeczki, takie podobne jak w Polsce. 19 pi za sztukę. Jakieś chlebki. 69 pi za sztukę. Na przykład taki chlebek to słowy. 45 pi. Ale już na przykład taki 65. Sałata lodowa 43 pi. O, jakieś takie małe pomidorki. Nie, to jest cena akurat za te. Funt 89. Ja oczywiście to wszystko poprzeliczam po obecnym kursie na złotówki, żebyście mieli porównanie. Tutaj takie większe pomidory. 500 gram. Funt 75. Marcheweczka. Od razu pokażę. Promocja 89 pi. To jest 750 gram. Co jeszcze tutaj? To zwykła kapusta. 45 pi. Czosnek. 39 pi za sztukę jedną taką. Ale na przykład już za taki czteropak jest 55 pi. Proszę bardzo, taka paczka cebuli. 2 kilo tutaj jest ponoć. 1 funt. O, patrzcie. To taką na przykład paczkę kartofli ziemniaków 7,5 kilo 2 funty 67 pi. A na przykład to takie ziemniaki 2,5 kilo funt 19. Owoce jakieś tutaj jeszcze. Cytryna. Cytryna. 75 pi za 500 gram. Pomarańcze. Też taki pięciopak. 99 pi. Arbuz, taka jedna sztuka, nie za duża. O, możecie sobie porównać. Patrzcie, się klejka mi się przykleiła.
2,59. Truskawki 600 gram 2,69. A na przykład białe winogrono funta 39 za pół kilo 500 gram. O, patrzcie, jabłka. Jabłka, taka oto paczka. Tu jest 2 kilo 2,79. 2 funty 79. Aha, możecie sobie też wziąć na przykład takie. To jest na wagę funta 49 pi za 1 kilo. Kruszki też takie luzem. Funta 99. Banany. 5 sztuk bananów. 69 pi. Red Bull na przykład. Funta 0,9. Pepsi. Funta 19 za pół litra. A jakaś zwykła woda w butelce. Zawsze mi się myli, która to jest gazowana, a która nie. Ta jest gazowana. Tak, sparnik jest gazowana. Ona kosztuje 25 pi za pół litra. Co ciekawe, nie gazowana jest, a nie, jest dlatego droższa, bo jest to cena za 750 ml. Mielone ze świnki 5% tłuszczu 500 gram 2 funty 19, a na przykład krówki 25% tłuszczu, to chyba o to chodzi, bo ja w tym od razu mówię, tak, 25% tłuszczu, 2 funty 89 pi. Taki gotowy hamburger 99 pi. W środku wygląda on tak, żeby nie było, że tak pięknie jak na etykiecie, na opakowaniu. Dwie bułeczki czosnkowe 85 pi. Dobra, słuchajcie, co to jest? Utka z kurczaka. Którzy pałki na to mówią. Funt 85 za 1 kilo. Pierś z kurczaka 4 funty 79 pi za 1 kilo. Patrzcie, a na przykład taka tusza z kurczaka kosztuje 3 funty 89 pi. Ser żółty Gouda w plasterkach, 12 plasterków, 400 gram, funt 89. Na przykład Emmentale chyba to jest, u nas też 12 plasterków, też 400 gram, 2 funty 9 pi. Jakaś taka kiełbasa pakowana, 500 gram, 2 funty 49 pi. Z tym, że ta kiełbasa jakościowo pewnie jest dużo gorsza niż gdzieś w Polsce. Na przykład taka biała kiełbasa 540 gram 2 funty 19 pi. Patrzcie, na przykład filety z łososia 280 gram. Tutaj są dwa takie filety, duże pisze. 3 funty 99 pi.
śledź w śmietanie, znaczy w takim kremie śmietanowym. Najlepsze jest to, że tutaj dużo produktów jest z Polski, produkowanych w Polsce. Na przykład to jest produkowane w Polsce i jest całkiem dobre, bo próbowałem. 400 gram, funt 99 pi. Krewetki, takie malutkie. Funt 99 za krewetki, a ile tutaj jest w środku? 180 gram. Jogurt naturalny, 45 pi. Tutaj bez zawartości tłuszczu, 65 pi. Mąka biała, 1,5 kilo, 59 pi. Cukier, 1 kilo, 65 pi. A na przykład jajka za 15 funt 18. Tu jest różna waga. Tutaj na przykład za 15 z wolnego wybiegu teoretycznie funt 79. Też waga różna. Jajka organiczne, czyli zdrowa żywność, funt 49 za 6 sztuk. Olej litrowy, to jest olej roślinny, funta 0,9, tyle samo też olej słonecznikowy, litrowy. Ketchup, jakiś taki zwykły, 560 gram, tylko 45 pi. Ale już markowy z Heinza za 650 gram, 2 funty 19 pi. Więc zobaczcie, jaka duża jest różnica między tym a Heinzem. Majonez Hellmann's. Funta 49, a jakiś taki zwykły z tej samej firmy co ketchup, 59 pi. Filety z makreli, takie małe. Teraz zobaczymy, 125 gram, 57 pi. Kukurydza, puszka, trzysta gram, po odsączeniu 285 gram, 37 pi. Tutaj groszek, czterysta gram, po odsączeniu 265. 30 pi. A na przykład oliwki zielone, 170 gram, 49 pi. Czarne też 49 pi za 160 gram. Papryka marynowana, funta 70 za 400 gram. Makaron do spaghetti, $39 za pół kilo. Taki makaronik się u nas nazywa chyba świderki, za 1 kilo 78 pi. Powiem wam, że na przykład w polskich sklepach te ceny są znacznie większe niż tutaj. Od razu mówię, będzie osobny odcinek o cenach w polskim sklepie. Kawa rozpuszczalna,
funta 89 za 200 gram. A na przykład taka herbata, tutaj dosyć popularna, 210 tych saszetek, 4 funty 45 i... Ale jest też na przykład tetlej, nie wiem jak to się wymawia, 240 saszetek za 3 funty 49 i taki miód 340 gram, funta 39 i Nutella 630 gram, 3 funty 65 i takie ciastka 125 gram, 65 pi. Ale na przykład coś takiego 400 gram, funt 99. Płatki śniadaniowe cornflakes, takie najzwyklejsze, pół kilo 50 pi. Chipsy Pringles, różne smaki, 165 gram, funta 39 pi. Jakaś taka czekolada z orzechami, 100 gram, 79 pi. A na przykład czekolada mleczna, też 100 gram, 45 pi. Kinder Bueno, 8 batoników w środku, funt 69 pi. Takie masło na przykład, funta 89. To jest za ile? Za 500 gram, a na przykład taka kostka 250 gram. Funt 49. Dalej mamy sok jabłkowy litrowy, 69 pi. A na przykład taki sok z jakichś tam owoców letnich, jak tu jest tutaj napisane, dwulitrowy, funta 0,9. Sok pomarańczowy, 1 litr, 89 pi. Mleko takie tłuste, zresztą półtłuste, którego obok nie ma, bo się skończyło, 80 pi. Cena jest taka sama. Tutaj są dwie pinty, czyli trochę ponad litr. Proszek do prania Ariel. Tu jest 3,9 kg dokładnie. Prawie 10 funtów. Płyn do mycia naczyń Fery. 99 pi. Tu jest pewnie litr. Nie, 520 ml, czyli pół litra. Ristorante pizza hawajska, funta 49, dr Edgar, ja nie... chyba nawet to jest polska firma. Piwo Staropramen 12 butelek po 330 ml, 9,99. Szampon Head & Shoulders, 500 ml, 3,49. Ale na przykład szampon z cienia polski, 55 pi. Patrzcie, papier toaletowy, 18 rolek, 4 funty 5 pi.
jak się zaczynał lockdown, to było polowanie tutaj na ten papier toaletowy. Nie można go było nigdzie dostać. A na przykład ręcznik papierowy, dwa takie ręczniki. 99. Patrzcie, to jest w Anglii hit. Paracetamol, to wam przepisze każdy GP, czyli taki lekarz rodzinny na wszystko, co wam dolega. Czy cię boli noga, gardło, głowa, zawsze bierz paracetamol. Kosztuje tylko tutaj 29 p. Za 16 tabletek. Frytki 1,5 kilo. Funta 0,5. Patrzcie, na przykład taki gin. London Dry Gin. 11,99. Ale patrzcie, tu jest hit. Majonez dekoracyjny winiary. Anglik Lidlu. Funta 69. To od razu wam powiem, że w polskim sklepie będzie kosztował funta 99. Tym bardziej. Jabłko wiśnia, litrowy w kartonie. 99 p. Podejrzewam, że w polskim sklepie też będzie droższy. Coca-Cola. Litr 750 ml. Funt 85. W Polsce po wprowadzeniu podatku cukrowego pewnie może być już droższa taka cola. Aż tutaj. To jak cola, to i Pepsi. Półlitrowa. Funt 99. Takie jakieś piwko niebieskie. Perlenbacher czy coś takiego. 99 p. Jest to dosyć tanie piwo. Bo na przykład takie piwo produkowane tutaj, na przykład takie piwo będzie kosztowało funta 49. Guinness czteropak. 4,49. A na przykład San Miguel 660 ml. Funt 49. Cider taki typowy angielski. 500 ml, 8,2%. Funt 49. Wódka jakaś francuska. 700 ml, 14,99. Na przykład taki rum ciemny, 0,7. 9,99. Niestety nie ma tu żadnych takich wódek znanych nam w Polsce. Ani nawet alkoholi takich lepszych. Tylko jakieś takie tańsze marki tutaj znajdziemy. No i na koniec wam pokażę jeszcze permuta. Takiego też można kupić w Polsce, bo widziałem. Kosztuje 5,75. No i słuchajcie, tak to się prezentuje. Mniej więcej. Takie są ceny w Lidlu w Anglii. Na dzień 23 marca. Tak jak mówiłem, będziecie mieli po dzisiejszym kursie, to jest coś około 5,30. Przeliczone też na polskie złotówki. Tak, żebyście mogli sobie porównać. Dobra, jestem w komisie samochodowym. To jest podobny komis, jakie są w Polsce i zaraz zobaczymy, jakie są tu ceny samochodów. Zaczniemy może Skoda Fabia. ...2014 rok. 45 600 mil przejechane. Prawie 5500 funtów. To jest Ford C-Max.
2012 rok. 80 tysięcy mil przejechane benzyna i prawie 5 tysięcy funtów. A może coś mniejszego? Citroen C1. Po blachach widzę, że to chyba będzie 2012 rok. Tak. Przejechane 18,5 tysiąca tylko mil. 4800 funtów prawie benzyna, litrowy silnik. To może BMW serii 1. rok. 1.6, 120 koni, 78,5 tysiąca mil przejechane, cena 4,5 tysiąca funtów benzyna. Tutaj jakiś Ford Fiesta, to może będzie coś trochę starszego, ale chyba 2009. Tak, 2009, ale też tylko przejechane 71,5 tysiąca mil, 4000 funtów benzyna. Może coś nowszego zobaczymy. To nie jest wcale takie nowsze, tylko tak wyglądało. Audi A5. 2.0 diesel. 57 tysięcy mil przejechane i 7 tysięcy funtów benzyna. Tak to wygląda. Tu też jest jeszcze jakiś Audi A1. 9 tysięcy funtów prawie. 2013 rok, 51,5 tysiąca mil przejechane, cena 9 tysięcy funtów, diesel. Dobra, znalazłem też tańsze samochody, one stoją, to nie jest komis, one stoją po prostu przy ulicy i są do sprzedania przez jakiegoś prywatnego handlarza najprawdopodobniej. Zaraz wam pokażę. Tutaj Suzuki, tutaj nie ma żadnych informacji niestety o tych autach, ale z rejestracji mogę wam powiedzieć, że ten jest z drugiej połowy 2006 roku. Kosztuje 1250 funtów, jak widzicie, z Nissan Note. 1150 to jest 2006 rok i Corsa z 2003 roku, prawie 800 funtów. Często też można znaleźć jakieś samochody przy ulicy, po prostu z numerem telefonu i karteczką, że są do sprzedania. Wtedy dzwonicie pod numer i się dowiadujecie wszystkiego. Często są to bardzo tanie auta i nie opłaca się płacić za wystawienie ich w jakichś serwisach typu eBay czy AutoTrader. Dlatego ludzie na ulicy karteczkę zostawiają, for sale, numer telefonu, ewentualnie jakieś informacje i wtedy możecie zadzwonić i się dowiedzieć o szczegóły. Słuchajcie, paliwo na dzień 22 marca kosztuje dokładnie tyle. Czyli funt 21 za 95 i funt 24 za diesla. I to jest Azda. To jest najtańsza stacja w mieście. Tutaj paliwo jest najtańsze. Natomiast na dzień 22 marca paliwo na Shellu kosztuje tyle. Jest trochę droższe, bo Shell jest trochę droższą stacją. Benzyna funta 26, diesel
Funta 29. Tutaj jest troszeczkę drożej. Słuchajcie, znalazłem jedną agencję, taką nieruchomości po drodze. Tutaj są ceny, widzę, pokoi do wynajęcia, więc najpierw wam pokażę, jakie są ceny pokoi. Tak szybko, z ukrycia, bo tutaj nie wszystkim się podoba. Nagrywam. Przed chwilą właśnie z jednego komisu samochodowego. Znaczy nie tyle, że mnie wygonili, ale nie pozwolili mi tam nagrywać. O, na przykład taki pokoik. Pojedynczy, wszystkie rachunki, Wi-Fi za 325. Albo taki 340 funtów miesięcznie, to jest cena za miesiąc. Też wszystkie, widzę, że tu generalnie wszędzie są rachunki wliczone i Wi-Fi. Albo tutaj na przykład 340, tutaj też 340, tutaj na przykład 325. Dobra, słuchajcie, znalazłem agencję, zaraz wam pokażę, jakie są ceny mieszkań za wynajem. Co prawda akurat te są już powynajmowane, ale to nic. Mniej więcej możecie sobie zobaczyć ceny wynajmu. Tu jest 2-bedroom apartment, czyli ma dwie sypialnie. Kuchnia z piecem. Parking dla jednego samochodu, 650 funtów miesięcznie. A tutaj na przykład takie mieszkanie na pierwszym piętrze. One bedroom, czyli z jedną sypialnią, łazienka, kuchnia, miejsce parkingowe, 425 funtów za miesiąc. To ceny są tutaj różne, na przykład tutaj jest 725 funtów za miesiąc, ale to jest już za free bedroom. Tutaj generalnie ceny są nie za metraż, tylko bardziej za liczbę sypialni, tak tutaj się określa wielkość mieszkania. A jeżeli byście sobie chcieli kupić mieszkanie, to też ceny są bardzo różne. Na przykład za takie mieszkanie na Ligo Mary w Telford 120 tysięcy funtów. Ale możecie sobie kupić też na przykład takie za 350 tysięcy funtów. To jest aż z czterema sypialniami. Podwórny garaż, ogródek, ogrzewanie gazowe. Coś takiego kosztuje 275 tysięcy funtów. Jeszcze coś takiego 210 tysięcy funtów. A na przykład taki domek 205 tysięcy funtów. No i słuchajcie, to by było w zasadzie tyle z dzisiejszego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejny. Jeżeli wam się podobał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, komentujcie. Komentujcie, jakie są ceny w Polsce, czy to według was tutaj w Anglii jest drogo, czy tanio. No i do następnego odcinka. Następny odcinek będzie z polskiego sklepu, same ceny z polskiego sklepu. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!